Usługa Strefy Niebezpieczne pomaga Ci bezpiecznie prowadzić i przewidywać zagrożenia drogowe, ostrzegając o strefach niebezpiecznych w czasie rzeczywistym. Usługa informuje Cię o fotoradarach w całej Europie, ograniczeniach prędkości, miejscach o podwyższonym ryzyku wypadku za pomocą alarmu dźwiękowego i wizualnego. Jeśli jeszcze nie masz wykupionej usługi Strefy Niebezpieczne, możesz to zrobić online lub za pomocą aplikacji mobilnej. Usługa Strefy Niebezpieczne jest dostępna w samochodzie, gdy logo TomTom Traffic wyświetla się na dole ekranu nawigacji. Jeśli tak nie jest, zapoznaj się z instrukcją wideo, jak ustawić i aktywować usługę Connect Nav. Rozpocznijmy konfigurację Twojej usługi. Na ekranie nawigacji kliknij menu, ustawienia, a następnie zakładkę alarmy. Włącz ostrzegaj o strefach niebezpiecznych. Następnie naciśnij trójkąt, aby ustawić Twoje alarmy. Skonfiguruj pożądane ustawienie dla stref bezpiecznych i stref niebezpiecznych. Potwierdź przyciskiem OK. Następnie przejdź do zakładki Mapa i zaznacz Zezwalaj na informacje o strefach niebezpiecznych. To ustawienie umożliwia zgłaszanie w czasie rzeczywistym obecności radaru na trasie do społeczności użytkowników TomTom. Potwierdź przyciskiem OK. Wróć na główny ekran przeglądarki, kliknij ikonę ustawienia mapy i zaznacz strefy niebezpieczne, aby wyświetlić ostrzeżenie o fotoradarach. Twoja usługa jest teraz poprawnie ustawiona. Podczas jazdy zostaniesz ostrzeżony przez alarm wizualny i dźwiękowy o dokładnej lokalizacji fotoradaru i odległości od niego. W niektórych krajach ta usługa może być zmodyfikowana, aby być zgodna z lokalnym prawem. Te piktogramy informują o różnych rodzajach kontroli i zagrożeniach napotkanych podczas podróży. Aby poinformować pozostałych użytkowników TomTom o radarze na Twojej drodze, kliknij trójkąt w lewym górnym rogu ekranu. Wybierz rodzaj napotkanego zagrożenia i potwierdź przyciskiem OK. Teraz możesz bezpiecznie cieszyć się jazdą dzięki usłudze ostrzegania o fotoradarach. Szerokiej drogi!